Znajdujemy się w Gorlicach przy ulicy Strzyżowskiej, gdzie nie potrzeba fotoradaru, żeby samochody zwalniały. Tutaj zatrzymują się nawet piesi. A powodem tego jest ten niezwykły dom za moimi plecami. Za tą niezwykłą iluminację odpowiada 19-letni Kacper, na co dzień mieszkający w Wiedniu. Jednak kiedy przyjeżdża do Polski, nie zasiada przed telewizorem, lecz bierze się za dekorowanie domu. A ile czasu mu to zajmuje, zaraz zapytamy. Ze mną jest Kacper, autor tego wspaniałego dzieła, które widzimy za naszymi plecami. Kacper, skąd pomysł na takie udekorowanie domu? Wziąłem parę lat temu w Austrii takie iluminacje i mi się to spodobało i zacząłem ubierać. Zaczęło się od jednych lampek. W tym momencie, właśnie mówisz, zaczęło się od jednych lampek. W tym momencie mamy tych lampek tysiące, jak nie setki tysięcy. Ile ich tutaj może być? Nie wiem, nie liczyłem je, ale są bardzo dużo. Nie wiem ile. No jest tych dekoracji naprawdę sporo. Powiedz mi, ile czasu zajmuje udekorowanie domu? Niecały tydzień mi to zajmowało. Sam wszystko dekorujesz, czy ktoś ci pomaga? Pomaga mi rodzina, mój tata, moja mama i moja ciocia, mój wujek tą szopkę robiły. Że cała rodzina dba o to, żeby ten dom wyglądał tak, jak niesamowicie jak wygląda. Z roku na rok dom jest coraz bardziej udekorowany. W przyszłym roku będzie zapewne jeszcze więcej lampek. Będzie jeszcze więcej na pewno, bo już plan mam w następnym roku, jak będzie. Zmieni się dużo, czy jakiś pomysł na jakieś nowe, zupełnie inne oświetlenia? Dużo się nie zmieni, ale na pewno z tyłu tam więcej ubiorę światełek i figurek postanie.